Dziesięciu Polaków na usługach Hitlera Antoni Szacki. Polski działacz konspiracyjny, niepodległościowy w czasie II wojny światowej. Pułkownik, dowódca Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Autor książki Byłem Dowódcą Brygady Świętokrzyskiej. Przeciwnik organizacji wybuchu Powstania Warszawskiego. Na początku kampanii wrześniowej 1939 roku trafił do sztabu armii Prusy. Po jej rozbiciu przez wojska niemieckie znalazł się w Lwowie. Tutaj został wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i przedostał się do Krakowa. Ostatecznie osiadł w Zagnawadzie. W 1940 roku wstąpił do Związku Jaszczurzego, następnie Narodowych Sił Zbrojnych. Pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu 5 Kielce Narodowych Sił Zbrojnych. Od sierpnia 1944 roku był dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pod jego dowództwem 17 stycznia 1945 roku jednostka ta wycofała się przed nacierającą Armią Czerwoną z Kielecczyzny przez Śląsk do Czech, gdzie 5 maja 1945 roku wyzwoliła hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet, a następnie połączyła się z amerykańską III Armią. Jest to postać ciekawa, gdyż nie współpracował z Hitlerem, jednakże zawarł małe porozumienie z nazistami nie w celu kolaboracji, ale w celu realizacji własnych planów. Celem rozmów z Niemcami był przemarsz z Kielecczyzny do Czech bez walk z Niemcami. Dzięki temu. Udało mu się przetrwać i dostać do Amerykanów, a wcześniej odmówił współpracy z Armią Krajową. Także właściwie nic złego w sumie nie zrobił, ale prowadził ciekawą rozgrywkę polityczną. Warto się z nim zapoznać. Nie trafił bezpośrednio do hitlerowskiej armii, czy nie rozmawiał bezpośrednio z Hitlerem, ale prowadził z nimi skuteczne rozmowy. Józef Tusk Gdański marynarz, urzędnik kolejowy i lutnik. Dziadek Donalda Tuska. Józef Tusk 1 września 1938 roku został mianowany na stanowisko telegrafisty kolejowego. Przynależał do Związku Zawodowego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Wolne Miasto Gdańsk. W dniu aneksji Gdańska do Rzeszy 1 września 1939 roku Adolf Hitler wydał ustawę, zgodnie z którą obywatele byłego wolnego miasta Gdańska stali się automatycznie obywatelami III Rzeszy. Jednocześnie ludność polska-gdańska, mimo posiadania niemieckiego obywatelstwa, była poddana prześladowaniom. Już 1 września 1939 roku rozpoczęła się akcja przeszukiwania domów Polaków przez niemieckie oddziały szturmowe. Józef Tusk podczas wizyty uciekł na dworzec PKP. Kiedy zdał sobie sprawę, że rozpoczęła się wojna, udał się na komisariat policji. Gestapo zastosowało areszt oraz stwierdziło, że Tusk to polski fanatyk, zagraża bezpieczeństwu Rzeszy. Kiedy na froncie wschodnim trzecia Rzesza poniosła poważne straty, przy aprobacie Hitlera i Goebbelsa zapadła decyzja o wcieleniu ludności kaszubskiej do Wehrmachtu. 2 sierpnia 1944 roku Józef Tusk został powołany i wcielony do Wehrmachtu między 12 października 1944 roku a 5 marca 1945 roku Józef Tusk najprawdopodobniej zdezerterował lub został wzięty do niewoli brytyjskiej. Bolesław Piasecki. W maju 1931 roku zdał maturę. Kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 1935 roku. Na studiach był kierownikiem oddziału akademickiego obozu Wielkiej Polskiej oraz działał w sekcji młodych Stronnictwa Narodowego. Był jednym z założycieli obozu narodowo-radykalnego, a następnie po rozłamie przywódcą ruchu narodowo-radykalnego Falanga, głosząc poglądy komunistyczne i antysemickie. Jego partia i ówczesne poglądy Bolesława Piaseckiego są niekiedy określane mianem jawnie faszystowskich. Współpracownik Piaseckiego, Włodzimierz Sznarbachowski, uważał, że przywódca kolaboracyjnej organizacji NOR działał w porozumieniu z Piaseckim i wykonywał jego polecenia. Jego zdaniem Piasecki zamierzał stworzyć dwie organizacje jawną, współpracującą z Niemcami NOR oraz podziemną, walczącą z Niemcami, na której czelem miał stać Zygmunt Przetakiewicz Piasecki, Toczył także według relacji Sznarbachowskiego oczywiście rozmowy z Wehrmachtem i chciał stworzyć polski rząd kolaboracyjny. Jest to jednak informacja bardzo niepewna, także nie oceniam, tylko mówię jakie są relacje. Jerzy Lełdański. Lełdański urodził się w 1922 roku w Jedwabnem, po 17 września 1939 roku i wkroczył do miejscowości Sowietów zaktywizowała się istniejąca tam organizacja komunistyczna. Działali w niej Polacy i Żydzi. Zaczęły się aresztowania, które dotknęły miejscową elitę. Do więzienia trafił m.in. ojciec Laudańskiego. Sowieci chcieli zatrzymać także Jerzego, ale wraz z matką i bratem zdołali uciec. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem doszło do zbrodni na ludności żydowskiej miasteczka. Według IPN zginęło wówczas co najmniej 340 osób, z czego około 300 zostało spalonych w Stodole. Jan Tomasz Gros w książce Sąsiedzi opisał wydarzenia, obarczając winą za mord Polaków. Wśród szczególnie aktywnych i brutalnych sprawców wymieniał Laudańskiego. Kwestie udziału Laudańskiego w zbrodni w Jedwabnym są jednak niepewne i do dziś badane. Karol Bardoń. Kolejna osoba, która została oskarżona o udział w zbrodni Wiedwabnem, wątpliwości rozwiewa wyrok z dnia 16 maja 1949 roku, w którym mowa o świadkach udziału Bardonia w pogromie Wiedwabnem oraz pojawienia się informacji, że ten, podobnie jak Klaudański, wstąpił do żandarmerii niemieckiej. Sprawa Bardonia również do dziś jest badana. Anatol Słowikowski. Chodzi o organizację mieczy płuk. W 1940 roku w związku z rozwojem organizacji utworzony został jej pion wojskowy pod nazwą Armia Podziemna. Była to organizacja niepodległościowa Polska. Po likwidacji przez Niemców, autentycznych przywódców, nowym szefem został Anatol Słowikowski, agent Gestapo. Bezpośrednią przyczyną wyboru nowych przywódców było aresztowanie księdza Peplała. Późną wiosną 1943 roku przekazali oni Niemcom pisemną propozycję współpracy. Miała ona dotyczyć m.in. odciążenia administracji niemieckiej przez zastąpienie jej administracją polską oraz utworzenie wspólnego frontu do walki z bolszewizmem. Tezę o kolaboracji Słowikowskiego potwierdzają m.in. Memoriał do Hitlera i list do ambasady japońskiej w Berlinie. W pismach tych powstałych w 1943 roku działacze ruchu złożyli propozycję współpracy na gruncie walki z bolszewizmem. Himmler zlekceważył tę propozycję z uwagi na znikome znaczenie miecza i puga w polskiej konspiracji. Zbigniew Grad. Kolejny domniemany gestapowiec, który przejął władzę w Mieci Pług. Organizacja została dość szybko spenetrowana przez wywiadowcę NKWD Bogusława Hrynkiewicza. Hrynkiewicz otrzymał z NKWD dokumenty, na podstawie których oskarżył obu liderów o współpracę z Gestapo. Gra, którą podjął pod płaszczykiem Miecze i Pługa, miała służyć obronie PPR przed wrogą penetracją innych służb kontrwywiadowczych, ale przede wszystkim miała mieć ofensywny charakter wymierzony struktury polskiego państwa podziemnego. Organizacja Mieczy i Pług została uznana za niemiecką agenturę przez m.in. AK i Narodowe Siły Zbrojne. Dwie chyba najbardziej cenione organizacje w Polsce potępiły Miecz i Pług, a wyobraźcie sobie, że do dziś są zwolennicę Miecza i Pługa. 18 września 1943 roku oddział specjalny Miecza i Pługa zabił Grada i Słowikowskiego, a w akcji zginęli też m.in. Cezary Kłobut i Franciszek Openchowski. Andrzej Świetlicki, polski polityk nacjonalistyczny, szef organizacji Warszawskiej Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, przywódca kolaboracyjnej Narodowej Organizacji Radykalnej, przed II wojną światową działacz Narodowej Partii Robotniczej a następnie Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, gdzie był bliskim współpracownikiem Bolesława Piaseckiego. W październiku 1939 roku został jednym z założycieli i przywódcą Narodowej Organizacji Radykalnej, organizacji kolaborującej z Hitlerowcami i odpowiedzialnej za antyżydowski pogrom wielkanocny w marcu 1940 roku. Po zerwaniu przez hitlerowców współpracy z NOR w trakcie hitlerowskiej akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, Świetlicki został aresztowany. Został rozstrzelany w Palmirach w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku wraz z innymi działaczami NOR. Stanisław Trzeciak, polski duchowny katolicki, działacz społeczny, doktor teologii, profesor, napisał kilkadziesiąt książek, w tym wiele poświęconych kwestii żydowskiej. Większość jego twórczości miała charakter polityczny i antysemicki. Podzielał i propagował spiskowe teorie antysemickie, w myśl których istnieje światowy spisek wpływowych środowisk żydowskich przeciwko cywilizacji łacińskiej, a Żydzi dążą do zdobycia władzy nad światem. W październiku 1939 roku był... Członkiem założycielem proniemieckiej, antysowieckiej i antysemickiej Narodowej Organizacji Radykalnej, w której wraz z Władysławem Studnickim tworzył frakcję umiarkowanych przeciwnych faszyzującym politycznym koncepcjom. Podczas okupacji miał przyjazne kontakty z Niemcami, według jednego z opracowań AK był współpracownikiem Gestapo. 22 marca 1941 roku złożył donos na Tadeusza Pudra, duchownego katolickiego pochodzenia żydowskiego. Na skutek donosu Pudra została i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Swoje kontakty z gestapo wykorzystywał do ratowania znajomych mu Polaków. Jan Kaszubowski, szef polskojęzycznej grupy gestapo z Gdańska, po wojnie należał do NKWD i do UB. Po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie był szoferem prezydium policji w Gdyni. Istnieją poszlaki, że mógł wówczas uczestniczyć we współpracy z Gestapo w zbrodniach hitlerowskich na Pomorzu na ludności polskiej, jednakże brak jest dowodów. Od września 1940 roku pracował w Urzędzie Osiedleńczym i Posiedleńczym SS i Policji w Gdyni. Pod koniec 1941 roku na stałe związał się z gdańskim Gestapo, rozpracowując polskie organizacje podziemne, zwłaszcza tajne organizacje wojskowe. Pomorski. Korzystał przy tym ze swoich przedwojennych kontaktów. Wśród jego akcji najgłośniejsze było zastrzelenie w zasadce 4 marca 1944 roku we wsi z wypowiedzie wypowiedzie kartuskim, komendanta naczelnego tow Gryf Pomorski, porucznika Józefa Dampka oraz przejęcia archiwum szczebla kierowniczego organizacji. Odpowiadał za zesłanie do obozu koncentracyjnego kilkuset Polaków. Z innych jego działań można wymienić rozpracowywanie sieci wywiadu AK na Pomorzu oraz sieci łączności i przerzutów do Szwecji. Zmarł prawdopodobnie w 1971 roku.